Wszystko zaczęło się w 1999 roku. Wtedy też został założony klub sportowy Shindo Cieszyn. W tym roku świętuje 20-lecie. Impreza urodzinowa odbyła się w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Chyba nie zabrakło też takich wzruszających momentów, 20 lat w końcu świętuje. Tak, zwłaszcza gdy oglądaliśmy projekcję i tam było na żywo widać te lata 90., kiedy były te początki, kiedy były te śmieszne fryzury, śmieszne kimona i nikt nie patrzył, jak wygląda, ale każdy patrzył to, co robi. Jak przez te 20 lat zmienił się klub? Bo to nie tylko te kimona, no pewnie klub też się rozwijał. Dużo się zmieniło, w ogóle metodyka się zmieniła. No, jest teraz wszystko dostępne. Dużo szkolimy się, to też jest ważne, żeby czerpać tematykę z różnych źródeł, nie tylko w Polsce, za granicę, więc jest straszny postęp, jeżeli chodzi o karate. Dużo się pozmieniało inaczej teraz podchodzą zawodnicy, którzy startują na zawodach, inaczej podchodzą ci, którzy trenują tylko dla siebie. Obecnie w klubie trenuje ponad 100 osób. W grupie zawodniczej jest około 30 osób. Nie brakuje również dzieci. Oni widzą, jak już profesjonalnie zawodnicy, nasi kadrowicze już startują. Jest to dla nich coś, co ich motywuje też później do tej pracy na sali. No i też później to przekłada na zawody. Razem się wszyscy trzymają. Trzymamy się jak jedna rodzina na zawodach. Każdy za każdego trzyma, także jest to fajne. Urodzinowe spotkanie było okazją nie tylko do podsumowań i podziękowań. Sympatykom i członkom klubu wręczono pamiątkowe statuetki. Na pewno to były osoby, które wcześniej, ileś lat temu trenowały, zdobyły bardzo dużo trudnych wyników, bo zdobyć mistrza Polski no jest ciężko, trzeba naprawdę pracować. Niektórzy to powtórzyli i to były osoby, które po prostu w jakiś sposób ktoś poszedł na studia, ktoś zaczął pracę, ale trzymamy kontakt ze sobą. I to są osoby, które są dla mnie bardzo ważne, które oddały jakby część siebie dla klubu naszego. A młodsi, którzy zostali uhonorowani, to są ci, którzy czerpią właśnie, widząc to, co wcześniej było, chcą to samo osiągnąć. Jest to dla nich zachęta, że zostali wyróżnieni, że docenieni przeze mnie, przez nasz klub, że widzimy w nich nadzieję. Dlatego uważam, że takie uhonorowanie tej najmłodszej grupy, zarówno jak tych, co już wcześniej zdobywali, jest bardzo ważne. No to czego Wam życzyć na kolejne lata? Myślę, że olimpiady. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.